Bartek, zacznę od gratulacji. No, zostałeś na pewno bohaterem meczu. Dwie bramki, które napoczęły Lechię i które przyczyniły się znacząco do dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję ślicznie. No, bohaterem nie jestem, bo cała drużyna ciężko na to pracowała i dla wszystkich chłopaków należą się brawa i duży szacunek, bo no, można powiedzieć, było bardzo ciężko nam w drugiej połowie przez pierwsze 15 minut, ale najważniejsze jest to, że zdobyliśmy tą trzecią bramkę i wygraliśmy w Gdańsku. Lepszego prezentu na urodziny chyba jeszcze nie miałeś. Może jest przede mną, życzyłbym sobie tego, ale na pewno tak, bardzo się cieszę z tych dwóch bramek, że pomogłem drużynie w zwycięstwie i to na pewno cieszy i buduje. Jest pięknie, ale za jeden fragment meczu trzeba was zganić. Co się z wami stało po przerwie? No, zapomnieliście wyjść z szatni? No na to wygląda. Ciężko teraz na gorąco to wytłumaczyć. Musimy to przeanalizować, na spokojnie siąść, zrobić analizę, bo naprawdę no, wyglądało to tak, że zostaliśmy w szatni i prosiliśmy się o kolejne bramki. Na szczęście Lechia nie wykorzystała, a miała ku temu na pewno jedną, dwie bardzo dobre sytuacje i jakby wykorzystała, no to nie byłoby ciekawie. No ale też w piłce potrzeba szczęścia i dzisiaj też szczęście było przy nas i wywieźliśmy komplet punktów. Przed wami podróż do Nowego Sącza, podróż bardzo przyjemna. No tak, zgadza się, no, bardzo, bardzo przyjemna, no, tym bardziej, że tu się wygrywa na ciężkim terenie, choć Lechia przeżywa kryzys, ale spojrzeć na skład, na drużynę, na personalnie, jakie Lechia prezentuje, to naprawdę budzi się szacunek. Większość to są dobrzy, bardzo dobrzy piłkarze. No, i tym bardziej cieszymy się, że wygraliśmy tutaj.